Wszystkim jestem Szocher. Mamy dzisiaj 14 sierpnia, jest godzina 21:50 w tym momencie. Nagrywamy sobie odcinek od A do Z, czyli zdobywamy skrzynkę na bohaterów. W dzisiejszym odcinku gramy sobie Malfightem. Tamu, podkreślenie. Sedno, zobaczymy jak zagram, jak co stoi, jaka talawi. No, pozdrawiam. Gramy sobie całą piąteczką. Odcinek jest nagrywany z live'a, ze streama, także jak coś to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem. Jakie to zostawienie sobie dzwoneczka. Teraz te filmy z League of Legends są troszkę rzadziej, bo jakby czekam jakby z tygodnia na tydzień, aż te skrzyneczki mi się pojawią, żebym mógł wrzucać te odcinki. Jakubek Wesemir. Sedno to przegra Les Riven Mains. No to przegrałem Main Raven. No i tak, tak jak już wspomniałem, ja sobie zagram Malfightem, to mamy w naszej drużynie Katarinę, Jervana, Xayah i Rakana na bocie. W drużynie przeciwnej jest Tragica, Gwiazd Soraka. Odkupiona Riven, ja będę grał na Riven, Pantheona mamy. Jakaś aktualizacja była i ten champion w ogóle się zmienił chyba. No, na dżungli ktoś idzie tym Pantheonem. Jest Lucian i Akali. Akali będzie na midzie, Lucian bocik z Soraką. Tutaj ja od razu mówię, nie jestem jakimś mainem tym Malfightem. Ale mimo to postaram się na tą Riven troszkę pograć, może nie będę grał agresywnie. Bo chyba niespecjalnie mam szansę na tą Riven. Także jakoś tak bezpiecznie, żeby nie nafidować, a zarazem, żeby się sam nafidować. Dobra. Upomnimy sobie skillę. No przewolone masz, hello Riven. Welcome to my stream on. YouTube channel. 30 sekund do pojawienia się stworów. Dam. Co my tu mamy? To jest to. Pancerz Malfighter zostaje zwiększony. Aha. Aftermatch. Pojawiły się stwory. Dobra, na razie nie podajemy channela, żeby tutaj nie wbili, nie ghostowali. Bo to może być troszkę problem. Follow me on Insta. Market Boys. Tą Katarinę to jesteś jakimś mainem, czy co? Że taki nick katalowy. Wiktor Dawidczyk. Sed rezerwuje wolne miejsce w next gierce. No jak będzie oczywiście, to się wpuszczę, nie ma problemu. Póki co nie chciałem nikogo wyrzucać. Oj, nie wziąłem farmy. Kamu u podkreślenie. Sedta. Dobra. Muszę ją zaatakować wtedy, kiedy ona już nie ma tego Q swojego. Ale te moby szybciej padają niż ja podchodzę do nich. O, dzięki za followkę, znaczy za subskrypcję, dzięki. No to będzie SS. Już nie. Szybko manę spala ten Malfajcik. Ja nie jestem dobrym farmerem na topie. Grając z takim tankiem. Może tak zrobimy. O. No, on tylko jasku używa. Jakby czeka. O. Dobra, w sumie nie jest jakiś taki dobry ten Riven. Specjalnie szału nie robi. Tam nie puszuje, ale to nic.
Robi mu się tak, bo szybciej ma Q. Nie wiem, czy zmieniali to main event, czy nie. No co ja tu mogę zrobić? Może to W będzie maksować. No już 2-0 przegrywamy, to nie za fajnie. To jest 4 minuta dopiero. Koledzy, spokojnie. Gdzie tam do końca gry? Troszkę nasz dżungla jest do tyłu, bo ma 3 level. No, dobra, wziąłem. SS-a mamy. No, to już widzę gangbang na mnie. A nie, bo to jest mój Java. Wiktor Dawidczyk. Sed, strasznie dużo ksow tracisz. No, strasznie, ale nie. Ja zwykle gram na dżungli, mainuję dżunglę, więc nie gram tak na liniach. Zależy, kim się gra na tej linii. Ona już ma 40, ja mam 16 dopiero. Ja czy mogę agresywnie zagrać? No tak nie za bardzo, bo mnie porobi. Jeszcze ona nie ma many. Niby mają raz hitować te minionki, a Raven bije każdego mobka. I niespecjalnie widać tego raz hita u niej. Właśnie linię pushuje wtedy. A, nie wziąłem tej ciężarówki. Dałoby mi się cofnąć po manę. Wiktor Dawidczyk. Sed, mam nadzieję, że ktoś wyjdzie i zostawi mi JG czerwone serce. Przeciwnik pokonany. Spoko, dzisiaj sobie troszkę pogramy. O, dwa trupy. Już roamuje ta Akali, czy co? Jak idzie tej naszej Katalinie? Akali 3-0. BSS-a to mamy. I DK, co robicie? Konrad Pawlak. Sed, pozdrawiam gracza. O. Konrad, pozdrawiamy się. Chętny na wspólną giereczkę? Panie kolego streamerze? Bo ja tu nagrywam odcinek na YouTube, a to możemy sobie wspólnie zagrać. Będę przydałby mi się cofnąć, ale jak tu cofnąć, jak ta Juven tu siedzi? Jeszcze ona bez many ma. Konrad Pawlak. Aj. Sed, jak na razie pije sam flaszkę, bo zerwałem z dziewczyną i jestem smutny. Wisz, jak jest szeroki uśmiech. No nie wiem, jak to jest zerwać z dziewczyną, ale... Łączmy się w bólu, łączę się z tobą w bólu. Ale flaszki z tobą nie napiję się na streamie, bo nie pijam, ale... Łączę się z tobą w bólu. Domyślam się, jak może ci być przykro. Bo w sumie teraz się nasuwa pytanie, czemu z nią zerwałeś, no ale to... Już tam nie wnikam. Jeżeli jest ci smutno, to tak chyba nie za bardzo dobra decyzja. Poczekam na twoją szóstkę. Tam na bocie nie za fajnie. Kurde, pamiętam starą Sorakę, to był ogień. Aj, nie idzie mi to raz hitowanie tym malfightem. Konrad Pawlak. Sed, bo mnie zniszczyła psychicznie uśmiech. Aha. Chyba, że tak.
No w sumie nie jest źle, ta Raven ma tylko farmę. Póki co też jeszcze się nie wracała. O, fajne uderzenia. Pięści czerwone jak bokser. O, o, czekaj, bo nie widziałem. O, niedobre, bo on padnie. Nie, to ja tam nie idę. Chociaż? Może to Makali zdejmę? Dawajcie, lejemy go. Dobrze, elegancko. Elegancko, robota. Dobrze, że zauważyłem. SS nam idzie. Ja sobie troszkę pofarmuję tutaj. Dobrze, że to wumaksowałem. Też dobre ataki z tego. Dobra, ja się cofnę i musimy kupić coś ofensywnego. 2700 lodowa rękawica. Ale coś pod HP chyba by się przydało. Chociaż ta lodowa rękawica też wydaje się być dobra. I co to możemy kupić? Buty. Podkę. Może buty tabi od razu. Dobra, niech będzie to teleport na topa. Dalej mamy SS-a. 4 do 5, no nie jest źle, ale mogło być lepiej. Sojusznik pokonany. Krzychu. Sed siema. Siema, siema, Krzychu. Dziękowałem ci. Ciekawości, jaką masz rangę. Do kogo to jest pytanie? A nie wiem, jaką to mamy rangę. G1 tutaj Rakan. NEONEO 86, NEONEO 86. Sed kiedy tibia jojo? Jojo, nie wiem, no ale gramy w LOLa. Potrzebujemy dwie skrzynki zdobyć, bo mamy dostępne. No wiesz, nie gram bota plus alko. No ładnie, jeszcze piją przed kompami. Dzisiejsze czasy. Idę grać w LOLa. Masz flaszkę? Nie mam. Przynieś, dzięki. Krzychu, czarnego tasaka. Sed, ja mam range diamenta 1. No ładnie, ładnie. Sojusznik pokonany. Na błocie to się dzieje. No. Cisnąć. Dobrze. Dwa kile będą? Coś? Nic? Może jednak? Nie. Dobra, już nie. O, szkoda, że tylko support to dostał. Dobra, troszkę mam więcej many, bo mam 1000. Zobaczymy, czy ją porobię. Bo ona jakby ucieka? Zultowała się? Nie, chyba nie. Potem musimy dać tutaj. Fajny bot SS mamy. Uwaga, nie wiem gdzie tutaj. Dobra, to... A nie. 30 farmy dalej do tyłu jestem. Fajny tasak zbija moją ten? Chyba nie. Mój pancerz? Chyba nie. Uwaga! Cofaj się. No dobra, bo on stoi. Aha, bo go wywaliło.
Uwaga, kata idzie. Dobra dzitka. Teraz trzeba tylko dobrze ulta wystosować. Dało to coś? Dobrze. Nie wiem, czy mam szansę, ale biję ją do końca. Jest. Ten flash. Myślałem, czekałem na flasha, bo myślałem, że ona tutaj sflashuje. Ale widzę, że nie. Chyba to jest jakiś debil z tym. Tą eventką. Ja miałem flasha, miałem flashować wcześniej, ale mówię, poczekam, może na Bryona się sflashuje. A tu jednak nie. Troszkę chyba kolega nie pomyślał. Albo nie miał flasha. Ładnie, dwa trupy. Koniec serii. No 5-1 ma ten nasz ADC. Więc fajnie. Ja muszę cofnąć za chwilę. Bo i tak mam linię spuszowaną, to nie możemy tu jeszcze bawić. Minuta 16 do teleportu. Dobra, to mogę tą lodową rękawicę kupić. A jeszcze ten pancerzyk sobie kupię. I tu muszę mieć z buta. Co intuję? Idźcie smoka, pomogłem. Osiemnaście łapek w górę? Łopanie, dzięki, dzięki. To teraz mnie zaskoczyliście. Przeciwnik pokonany. Dobra, SS dalej tu jest. Ona gdzieś tam odbiła. Ja spuszuję tą linię do końca. Aha, tu coś jest. Chyba ktoś tu przyjdzie, czy sobie mogę na lejcie puszować? No, cofniemy do mobki. Nie wiem, czy to jest opasało ten. Ale pojdę. Próbujmy. Dobra, mamy. To help potrzebuje. Padnę, a szkoda. Ale tam killa jednego zdobyłem. Mogłem się bić w sumie. To czemu to mi tak nikt nie pomógł za bardzo, dopiero tak późno? Aż mogłem się sam trzaskać. Może bym jeszcze zdobył dwa kile. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Czemu tego na mnie wbiliście dla nas? Kto wziął smoka w ogóle? Nie, wzięliśmy smoka. Wzięli smoka. Jak wy to robicie, że już jest 28 łapek w górę? Dzięki, dzięki wielkie. Ale to nawet tyle widzów nie ma, żeby tyle łapek zgarnąć. Dobra, wracam na inie. No i ta event wcale nie jest jakaś dobra. 2-2. Na linii nie była taka dobra. Nie
Ja też jakoś dobry nie jestem tym Malphite'em. O, idę tu. Albo nie. Albo idę. Aha, dobra, zabito. To weźmy już tego. Zespół niespokojnych rąk. Sedwę napisz na chacie gry do katala w Zego pozdrawiam. I co? Że napisz na chacie gry, że katala w Zego pozdrawiam. Mam szansę? Normalnie. Poczekaj, zaraz napiszę. Pójdę, mocnym alfajtem jestem. Jakie to są dobre uderzenia. Jak ktoś go weźmie? A nie. Czemu on go goni, przyjacielu? Ładnie. Dobra, to weźmy go pod czwóreczką. Zespół niespokojnych rąk. Pozdrawia się ktoś. Znaczy katalowe. Kata. Zespół niespokojnych rąk czy pozdrawia. Co ten support w ogóle? 6-5. Ja tam się solo bił z nim. Spoko. Patrzcie, chyba to wygramy. Dobre jaja. Dobra, ja dalej nie puszuję. Chociaż... A właśnie. No, siemanko. Ten flash boski. No, no dobra, to już podziękuję. Dobra, udało się. Ciekawe, czy za 4-1, ale nie, skrzynki chyba nie będę miał, bo mam za mało farmy. Zespół niespokojnych rąk. Sed THX własnie siedzę z nim na TS i mówi, że debil jestem. Aha. No chyba, że tak siedzicie. Chyba się cofnę, bo muszę coś kupić. Dobra, to w sumie tak się tu zabierze. Pod to. A może bym zrobił jeszcze sobie podczas tą kolczugę, co wy na to? Zrobimy sobie kolczastą kolczugę. Zespół niespokojnych rąk. Sedta XD. Przegrywaliśmy niby na początku, ale teraz nawet spoko. Fajna drużynka mi się trafiła. W ogóle skąd tyle łapek w górę? Dzięki, ale no... Tutaj nawet tyle widzów nie było. Dla smoka wzięli. Sojusznik pokonany. No musimy iść tu razem, no nie? Uwaga, tam nasz ADC-ku. No i klepiemy to do końca. Elegancko. O! Dzięki za subskrypcję, dzięki. On już nam ucieknie. Albo i nie. No szkoda. Ale może chyba to Maven zabiję.
A szkoda, że miałem kuna szykowane. Aj. Ale wy mnie musicie chronić. Pójdę, że jakbym to kuszy szybciej użył. Obrażenia magiczne. Fizyczne. Dalej po 1400 dostaję. Nawet z taką obroną. 78 mniej obrażeń. A i tak 1400. Patrzcie, jak ten raka na deseka porobi. Albo i nie. Dobra, wycofamy chociaż. A, może? Nie? Nie? A jednak. A dobra, nawzajem się wykończyli. Dobrzy ludzie. W sumie się udało. Da się, da się. Dobra, idę na tą moją linię. Przeciwnik pokonany. Podpuszuję trochę tego topa, teleporta sobie zostawię. Albo w sumie idę z nimi, bo wiadomo co oni odwalą. Oni potrzebują tanka. Już tam pędzę. Ło! Ten top chyba się spuszuje już sam. Wiktor Dawidczyk. Sed, mam nadzieję, że ktoś musi lecieć. Wiktor Dawidczyk. Sed, a to nie gadasz przez DC. Wiktor Dawidczyk. Sed. Nie, no nie gadam przez nic. Dobra, dobra, bo już go nie zrobię. Siemanko, jakie ja mam uderzenia z tego, było masakra. Wiedziałem, że Malphite jest taki dobry. Tylko rękawica mu wystarczy i takie ma dipsy z tego W. Wiktor Dawidczyk. Sed unlucky missalem, że jakaś komunikacja zobowiązuje. Nie no po co, ja nagrywam na YouTube'a, więc po co mam z kimś gadać. Tam sobie tylko gadam i tak jest fajnie. O nie! Czekamy. Why is Malphite so big in size? No tak to jest, przyjacielu. Mogę coś kupić? Mógłbym coś kupić, ale zostanę, bo już mam ulta znowu. To w sumie już możemy skończyć tą grę. 2600 HP, ale to nie jest tak dużo. Siemanko, no. Ładnie padają, jak muchy. Da, póki co nie ma tam jak podejść nawet. Manko. Dobrze, to ktoś musi mieć skrzynkę. Może nawet ja będę miał na tym Malphite, ale nie obiecuję. 10 asyst, 2 deby. Może, może. Może nie, po co tym Jarvanem? A może się dalej cofnij? Z czemu tu stoisz? Weźcie się do krzaku, chociaż schowajcie. Weź ty idź tym Jarvanem, się schowaj. Dobra, ja też już coś tam mogę kupić, to się cofnę. Niech już będzie. Co mogę kupić? 1900 potrzebuję, a to jak sprzedam? Dobra, sprzedaj. I już mamy, cyk. Mamy teleporta? Mamy.
Ładnie, bo mój ult poleciał. Dobrze, kładę ja. Gdzie Penta? Gdzie jest Penta? Lucian. Gdzieś tam w bok poszedł. Kto wie, czy mój ult się do tego przyczynił, ale chyba tak. Gif? Nie no, nie da się, bo wiesz. Dobra, ja to kończę. Nie, dobra, bo mnie Nexus zabije. Dobra, elegancko udało się wygrać, gdyby. Teraz tu jeszcze damy linka do nich. Do mojego live'a. My jeszcze zobaczymy w tym odcinku, czy wpadnie skrzynka. Powinna być, mi się wydaje, może nawet ja będę miał, ale to ciężko stwierdzić, bo może nawet A dostanę. Przełączmy się i tu musimy dać Katainie honorka na przykład. Chociaż to wszyscy zasłużyli na honorka. Dobra, mamy pierwszą wygraną dnia. Jest skrzynka, udało nam się skrzynkę odblokować. Xayah miała eskę, ja niestety miałem... Co ja miałem? A minus, no tak myślałem, że nie będę tak miał eski za te 3-2 deady. No to dobra, ale udało nam się zrobić skrzynkę, dlatego spotykamy się już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie grać Master MG prawdopodobnie na dżungli. Także do następnego odcinka, pa pa!